Hej, dzisiaj pokażę Wam, jak niesamowite rzeczy kryją się daleko w kosmosie oraz pobawimy się trochę matematyką. Na Ziemi mamy wiele drogocennych zasobów, takich jak diament czy złoto, a są one drogie, ponieważ jest ich ograniczona ilość. Ale daleko w kosmosie wygląda to całkiem inaczej. I tak w ogóle to możecie się jeszcze zapytać, dlaczego siedzę zamaskowany, a odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, po prostu nie chcę ujawniać swojego wizerunku jeszcze, ale może kiedyś to nastąpi. Zobaczymy. Planeta PSR J1719-1438b ma nieco większą masę niż Jowisz, ale znacznie mniejszy promień. Jej promień to 0,4 promienia Jowisza, czyli 4 promienie Ziemi. Jej skład to głównie węgiel, co oznacza, że jest on tak ubity, że skrystalizował się w diament. Więc około 4000 lat świetlnych od nas wokół pulsara krąży sobie diament większy od Ziemi. Obliczyłem sobie jego cenę w złotówkach. Masa PSR J1719-1438b to 1,93 kwadryliardów kilogramów. 1 kilogram to 5000 karatów, więc trzeba sobie pomnożyć jej masę razy 5000 karatów, a wyjdzie nam wtedy 9,68 kwintyliona karatów. Ale to nie koniec, bo jeszcze trzeba przeliczyć te karaty na złotówki. Z tego co udało mi się znaleźć, 1 karat jest warty około 50 tysięcy złotych. I teraz otrzymujemy już końcowy wynik, równy 484 kwintyliardy złotych. Dla porównania, całe światowe PKB w 2019 roku wynosiło 538 bilionów złotych, inaczej pół biliarda. Zatem jest ona warta 899 trylionów razy więcej od całego światowego PKB. Poza nią istnieje jeszcze gwiazda diament. Lucy BPM 37093, bo o niej tu mowa, została prawdziwą wybranką kosmosu. Wśród wielu innych gwiazd ona wyróżnia się szczególnie. Jest pozostałością jądra swojej gwiazdy matki, czyli białym karłem. Białe karły składają się głównie z węgla i z tlenu. Ich masy mieszczą się w przedziale od 1/10 do 1,3 masy Słońca. Jednakże mają one o wiele mniejsze średnice od innych typów gwiazd. Lucy BPM PM37093 ma masę aż 1,1 masy Słońca, a jej promień to zaledwie 4 km, co w porównaniu do 695 700 km promienia Słońca jest malusieńką wartością. Jest ona określana najdroższym diamentem w kosmosie. Odległość 53 lat świetlnych od Ziemi. Planeta Diament ma swoją mniejszą siostrę. 55 Cancri E to planeta węglowa, która jest niszczona przez swoją niewielką orbitę. Krąży tak blisko swojej gwiazdy, że jest dosłownie przez nią spalana. Tak samo jak PSR J1719-1438b jest ona bardzo gęsta, co oznacza, że ubiła się w diament. Ma masę 8 mas Ziemi, co daje jej wartość 11 kwintyliardów złotych. Odległość 41 lat świetlnych od Ziemi. Jakby tego nie było Wam jeszcze zbyt dużo, to pobawiłem się dalej i zamieniłem w diament najbardziej ekstremalne obiekty wszechświata. Uwaga, to już będą naprawdę ogromne liczby. Kategoria gwiazda. Westerhout 49-2 to najmasywniejsza poznana gwiazda. Ma masę 250 masy Słońca. Wartość tak masywnego diamentu wynosiłaby 124 sekstyliardy złotych. Kategoria czarna dziura. J2157-3602 to najmasywniejsza znana czarna dziura. Jej masa to zawrotne 34 miliardy mas Słońca. Wartość diamentu takiej masy to 16 oktylionów złotych. Kategoria galaktyka. ISO HDFS 27 to najmasywniejsza galaktyka. Jej masa to zawrotne 104 miliardy mas Słońca, czyli 4 masy Drogi Mlecznej. Wartość diamentu o jej masie wynosiłaby 517 oktylionów złotych. Jest to niezwykle interesujące, aby sprowadzić taki diament na Ziemię, ale przy obecnej technologii oraz możliwościach produkcyjnych jest to wręcz niewykonalne i jeszcze długo to będą nasze marzenia. Ale ignorując fakt, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, uznając, że się nam uda sprowadzić tak odległe diamenty, pozostaje fakt ekonomiczny i taka zasada, że im więcej produktu, tym ten produkt jest tańszy. Może to oznaczać, że jeżeli uda nam się właśnie taki diament przetransportować tutaj na Ziemię, to diament wielkości piłki może się okazać, że jest tańszy od piłki. Jest jeszcze trochę do powiedzenia w podobnym temacie, ale zostawiam to na któryś następny odcinek, ale już teraz zapraszam na następny odcinek, który już za tydzień lub za dwa, zależy kiedy będę miał czas, bo z tym czasem to różnie bywa. Jeżeli spodobała Ci się treść filmu,
Nie zapomnij zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem na kanale oraz kliknąć lajka pod filmem. Zachęcam także do udostępniania i kanału, i filmów. Jeżeli chcesz wesprzeć mnie w rozwoju kanału, możesz to zrobić poprzez Tipli, link w opisie. Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję. Do następnego.